Cześć wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie w kolejnej pogadance na temat Crasha Bandicoot 4 It's About Time, albo Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas po polsku. I dlaczego jest w ogóle kolejna pogadanka? Czemu w ogóle, skoro nie wyszło nic nowego, to po co, Pomidor, komentujesz znowu to samo, co komentowałeś dzisiaj w nocy, jak trwał tam stream na kanale PlayStation? Otóż stwierdziłem, że chcę z wami drugi raz obejrzeć ten trailer, bo teraz nie tyle co wyszedł polski trailer z narracją po polsku, co jeszcze chcę po prostu doszukać się pewnych niuansów. Być może oglądając drugi raz trailer rzuci mi się coś w oczy, coś co za pierwszym razem nie zauważyłem i być może wam się też coś rzuci w oczy. Więc bez zbędnego gadania zabieramy się do oglądania. Hey everyone, I'm Lou Studdard, producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. Dobra, nie zrobiłem tego na początku wczoraj, więc cofnijmy sobie może tutaj troszeczkę, ponieważ chciałbym przede wszystkim skupić się teraz na wyglądzie Uka-Uka. Powiem wam szczerze, mimo że on nie przypomina dokładnie wyglądu z Ancient Trilogy, no bo jednak troszeczkę widać, że jest bardziej plastelinowy, bo jednak Toys for Bob tutaj zabiera się za produkcję, a nie Vicarious Visions. To jednak muszę przyznać, że model Uka-Uka mi się bardzo podoba. Jest niemalże bliski oryginału. I to nawet nie tylko jeżeli chodzi o remake, co bardzo mocno przypomina mi wygląd z Crasha Twinsanity nawet. Przepraszam najmocniej, miałem tutaj małą wpadkę, ponieważ telefon dostałem. W każdym razie, przypomina mi on trochę nawet wygląd Uka-Uka z Crasha Twinsanity, więc okej. Okay. To jest naprawdę bardzo fajne i cieszę się, że zrobili, że tak powiem, taki wygląd Uka-Uka, że nie inspirowali się za bardzo, powiedzmy, wyglądem z Crasha of the Titans czy Might Over Mutant, bo to byłoby już kompletne przegięcie pały, gdyby oni coś takiego zrobili. Ale jak najbardziej podoba mi się. Mimo że jest to bardzo w kreskówkowym stylu, to jednak cały czas mi się to podoba. Lecimy dalej. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains Neo Cortex and Dr. Entropy have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. Now they've got their eyes set on not only simply conquering this dimension, but all dimensions. And it's up to Crash and Coco to save. Kolejna sprawa. Przede wszystkim wygląd Aku-Aku, który również jest bardzo, bardzo ładny i powiem nawet więcej, że podoba mi się chyba nawet bardziej niż wygląd oryginalnego Aku-Aku z oryginalnej trylogii Crasha, szczerze powiedziawszy. Mimo że to wciąż mówimy o tym całym kreskówkowym stylu, to jednak naprawdę wygląda to całkiem spoko. Przynajmniej ja tak uważam, nie wiem, może wy macie inne zdanie w tej kwestii. Napiszcie śmiało w sekcji komentarzy. No i oczywiście będę tutaj bronił wygląd Coco, bo mi się Coco bardzo podoba z Crasha 4 i okej, rozumiem, że komuś może się ona nie spodobać, ale w niektórych momentach mam wrażenie, że za wielki hejt jest w stronę Coco. Ale to tylko taka moja luźna dygresja, nie żeby coś. Save the day. Crash Bandicoot 4 It's About Time is the first totally new game in the Crash Bandicoot series in over a decade. So for us at Toys for Bob, we felt that it was important to reintroduce longtime fans as well as new players to this amazing franchise. First, we made sure to incorporate the classic tense, precise and perspective shifting platforming that we all fell in love with. And then we wanted to introduce exciting new elements that we can't wait to show you today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure first started and where we pick things up. Mimo że oglądam drugi raz tą scenkę, to naprawdę mi się bardzo ona podoba i nie mogę się doczekać, aż zobaczę tą scenkę na własne oczy, kiedy będę mógł w końcu w gierkę zagrać. Again in Crash 4, but there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And throughout Crash 4, you'll see those changes to our gameplay and even our art style. Our art teams wanted to take inspiration. Ci ziomkowie mnie w ogóle zastanawiają. O, kto to w ogóle jest, bo to nie przypomina mi wcale tych pomocników Cortexa, tylko w ogóle jakiś inny typ wroga na to wygląda.
Serio, nie przypomina mi to wcale tych Lab Assistant, tylko że troszeczkę inaczej rozbudowanych. I fajne jest to, że w ogóle tutaj mamy nawiązanie do Rolling Stones i Jungle Rollers z Crasha 1 i ogólnie tych poziomów zimowych z Crasha 2, gdzie kula śnieżna, czy tam w Crashu 1 zwykła kamienna kula sobie leciała w lewo i w prawo. To jest takie perfidne nawiązanie. W ogóle sam poziom mi przypomina bardzo Mega Mixmanie. I wydaje mi się, że nie bez powodu Mega Mix pojawił się w Crashu Team Racing Nitrofield, bo coś mi się wydaje, że coś z Mega Mixem będzie tutaj się działo. Mimo że nie było nic pokazane, to taka moja chora spekulacja jest, więc być może trafię, być może nie trafię. Wanted to take inspiration from not just the original games, but the animated cartoons that inspired those original games. All while also delivering bigger, more awe-inspiring dimensions to explore. Throughout Crash 4, you'll see wide open new vistas, new character models, and lots of expressive animations. And with all of that also comes new additions to the platforming, like having the ability to wall run, rope swing, rail grind, and zip line as well. In the original trilogy, specifically Crash Warp. No to jest coś, co skrytykowałem wczoraj, czyli dokładnie głos engine'a mi się w ogóle nie podoba tutaj. Jakby mam nadzieję, że to tylko przez to brzmienie megafonu tak on brzmi, bo jeżeli on normalnie będzie miał takiego aktora głosowego, to szczerze powiedziawszy, mi się nie podoba to. To jest taka moja dosyć subiektywna opinia, nie musicie się oczywiście z nią zgadzać. There were certain moments in the game where Crash would change outfits. Think Crash wearing a biker jacket when riding a motorcycle. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we have loaded the game with tons of awesome skins that you can earn and wear. No i oczywiście ten skin kurczaka mi jakoś tak średnio przypadł do gustu. To znaczy, może on nie jest nie wiadomo jak zły, ale... Nie wiem, mi się jakoś tak nie podoba on. Throughout the game. These skins are totally cosmetic and a fun way to express yourself while playing the game. And just to be clear, there's no MTX here. Skins are earned by completing different challenges and earning gems within levels. Aha, czyli że jak będziemy zdobywali klejnoty w poziomach, to będziemy mogli te skiny odblokować. Okej, ciekawa sprawa. No, ale teraz będzie o maskach kwantowych. Crash 4 also introduces the quantum masks, the powerful protectors of time and space. Crash and Coco will need their assistance throughout the game to tackle the crazy challenges that we're going to be throwing at the player. Whether it's Ika Ika, no, to jest maska Ika Ika i ona może odwrócić kierunek oddziaływania grawitacji, tak jak jest zresztą napisane w tutaj napisach. The ability to instantly flip your center of gravity at the press of a button. Kapuna Wa, who allows you to slow down. Kapuna Wa. Ja będę chyba na nią Capoeira mówił, bo wiecie, Tekken i te sprawy. Czyli Kapuna Wa umożliwia spowalnianie czasu, Ika Ika grawitacja, więc zobaczymy, co dwie pozostałe będą potrafiły. The world around you. Or Lani Loli, who allows you to phase shift elements in and out of existence. Aha, czyli Lani Loli może tworzyć takie platformy, okej. Okay. Całkiem przydatne. Bending the rules of reality and altering your environment with these new masks is a must. We also can't wait to talk to you about the fourth mask, Akano. But that's gonna have to wait for another day. What we can tell you today, though, is that Crash isn't the only character you get to take control of during this adventure. For starters, you can play the entire game as Coco. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. It was also very important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. I to jest bardzo dobre, co oni tutaj zrobili, że Coco, chcieli, żeby Coco jakby odegrała większą część w historii, bo nie ukrywamy, jest ona siostrą Crasha i powinna dostać też swoje jakieś dodatkowe 5 minut. I dlatego cieszy mnie fakt, że dali ją jako postać grywalną. A co do tej ostatniej maski, jak ona się nazywa? Akuna, czy jakoś tak? Czekajcie, aż se cofnę. Bo była czwarta maska. A, Akano. No, Akano to jeszcze się o niej nic nie dowiemy. Trudno się mówi. Dobra, przewidzimy sobie i lecimy dalej. Important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. We've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own fresh perspectives and new gameplay. Here you can see that you'll be taking control of Neo Cortex. He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time... No, i Dingo Dial.
teraz trochę więcej powiem o Dingo Dialu, bo wczoraj to tak mega się tym podnieciłem i już mi to po prostu gębę zamknęło. Ogólnie bardzo mi się podoba koncepcja tego, że będziemy mogli grać Dingo Dialem, bo to jest coś, co też troszeczkę pokaże, że hej, Dingo Dial nie musi być wcale ogrywany tylko w grach wyścigowych. Hej, możemy sobie Dingo Dialem zagrać w grach normalnych, chodzonych. I tak, ja wiem, że zaraz ktoś mi wymieni chociażby takiego Crasha Basha, czy tam Crasha Boom Bang, chociaż go w Boom Bang chyba nie było, z tego co dobrze pamiętam. A jak był, to tym bardziej. Tak, ale pamiętajmy, że Crash Boom Bang czy Bash to są spin-offy, a ja tutaj mówię o ogólnej serii, tej takiej kanonicznej. A to jest po raz pierwszy, gdzie w kanonicznej serii Dingo Dial będzie grywalną postacią, więc to jest jak najbardziej plus. I mi się to bardzo podoba, a co do jego modelu, nie mam do czego absolutnie się przyczepić, bo uważam, że jest bardzo dobrze zrobiony model Dingo Diala. Na pewno lepiej niż w Crash Bandicoot Mobile, albo Crash Bandicoot on the Run. Time. You'll also get to tail slap your way through crates as Dingo Dial. I repeat, you get to play as Dingo Dial in Crash 4. Now, a lot has changed in the years since we last saw Dingo Dial. In fact, he hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner. Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. O Jezu, to jest najgorsze, nie? Dingo Dial chciał rzucić jakby to wszystko, chciał inne życie zacząć, ale tak czy siak musiał zostać z powrotem wessany do tego samego bagna. To jest najgorsze. Próbujesz się odciąć od przeszłości, ale przeszłość od ciebie się nie chce odciąć. To jest mega słabe. Finally, there's one more surprise I'm incredibly excited to show you today. The Crash Bandicoot series has always been about finding new and exciting ways to play through the game. In the past, it's been about taking on time trials or discovering all the hidden secrets. Well, for Crash 4, we wanted to bring something brand new to the table. So we teamed up with our friends at Beenox to create a brand new style of play for Crash 4 that we call Inverted Mode. It's our souped up, bump-a-berry-fueled take on a mirror mode. Not only are perspectives shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. I to mi się mega podoba, co oni zrobili. To jest jak najbardziej po raz kolejny na plus, bo nie tyle co pokazują coś nowego, co jeszcze urozmaicają to i wygląda to naprawdę bardzo fajnie i uważam, że Crash Bandicoot 4 naprawdę może stać się hitem. Może nawet faktycznie przybije bardzo przeze mnie chwalonego Twinsanity. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another tasks players with spinning paint all over the environment to see their path forward. We've even got one that feels like an old-timey movie, with the overcranked camera speed increasing... Faktycznie, ty... Tu po prawej stronie faktycznie ten filtr przypomina, jakbyśmy grali w jakimś starym filmie. To jest mega fajna sprawa. Okej. Ja w ogóle wczoraj na to uwagi nie zwróciłem, bo byłem tak mega podjarany tym wszystkim, ale teraz to kurde, mogę śmiało powiedzieć, że tutaj ładna analiza wchodzi. Tutaj mamy zwykłą rozgrywkę, a tutaj mamy taki stary film. Coś jak Rayman Legends, gdzie był w różnych też filtrach pokazany. The actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experiences in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Experience the space and time-bending madness on October 2nd. Jak to jest tylko część nowości, co oni przygotowali, to naprawdę nie chcę widzieć, co oni mają jeszcze w zanadrzu. Ja wam mówię, to, że teraz się coś pojawiło, to zobaczycie, za jakiś czas temat ucichnie i we wrześniu albo pod koniec sierpnia będziemy mieli taki wysyp nowości, że serio, ja coś czuję, że pogadanki z Crashem 4 osiągną po raz pierwszy na moim kanale liczbę dwucyfrową, a nie jednocyfrową. Tak więc... Co tutaj się najlepszego odwaliło? Przepraszam bardzo. O mój Boże, naprawdę. Nie, powiem wam szczerze. Mega się hypuję, co możecie już zresztą zobaczyć po tych pogadankach i po całej tej podróży do Crasha 4. Ale to, co oni tutaj odwalili, to już jest szczyt wszystkiego, moi drodzy. To jest szczyt wszystkiego.
Masakra. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. To był Crash Bandicoot 4, najwyższy czas. Zobaczmy, czy jest tutaj jeszcze sekcja. O, są jakieś komentarze. Poczytajmy może jeszcze. Zaraz przeczytamy szybko opis. Przepięknie to wygląda. Wspaniale, że Crash powraca w totalnej nowej historii. Też się zgadzam tutaj z użytkownikiem Wizment. Z każdym gameplayem coraz bardziej mi się ta gra podoba. Nawet już mi się podobają modele postaci, które pasują do świata. Poziomy również wyglądają obłędnie oraz te maski. To miłe urozmaicenie. Nie można też narzekać na brak grywalnych protagonistów oraz innych wariacji poziomów. Cudo w skrócie. Jedyny minus: Coco płaska jak deska. No to jest akurat typowe, że ludzie się mocno rzucili na wygląd Coco. Ja osobiście do niego nic nie mam. Od zawsze była płaska. Wybierałem zawsze Taunę. Zresztą ciekaw jakby w tej wersji wyglądała. No w Insane miała zaznaczoną klatkę piersiową. Będzie i Tauna z przycią... Co? Nie rozumiem tutaj za bardzo. O, tutaj Luki. Pozdrawiam serdecznie. Też wolę Taunę, ale to dlatego, że Coco jest młodszą siostrą Crasha, więc jeszcze jest trochę młoda. Bo Coco jest najmłodszą siostrą Crasha, więc wiesz. Nintendo Switch. Będzie jakaś forma polonizacji w tej części? Activision i nie tylko oni oficjalnie potwierdziło, że będą polskie napisy. Miło. O, Crackers the Chuckles, pozdrawiam również. W końcu po takim czasie Crash spolonizowany. Bez kitu, nie? Spyro już dostał polonizację plus dubbing, a Crash jeszcze nie, więc no. Poprzedni Crash Bandicoot nie posiada języka polskiego. Nowa część tak i będzie wypasiony. No, dokładnie. Też się nie mogę osobiście tego doczekać. Ktoś coś nowego napisał? Nie. Czyli tylko 15 komentarzy. Trochę słabo. Przyjrzyj się pierwszej nowej grze z serii Crash Bandicoot. Od ponad 10 lat. Crash Bandicoot 4 najwyższy czas. Poznaj nowe rodzaje mechaniki, rozgrywki, grywalne postacie i niesamowite sposoby gry w Crash Bandicoot 4 najwyższy czas. Premiera 2 października 2020 roku. Kup wersję cyfrową, by otrzymać skórki na 102 dla Crasha i Coco, dostępne po ukończeniu drugiego poziomu. O kurde, to już po ukończeniu drugiego poziomu? Nice! Najwyższy czas na całkiem nową, wyłumpastyczną grę z Crashem Bandicootem. Przejrzyj ponadczasową przygodę u boku swoich ulubionych torbaczy. Neocortex i Entropy kontratakują. Tym razem uwzięli się nie tylko na ten wszechświat, ale na wszystkie możliwe wymiary. Crash i Coco muszą ocalić wieloświat, odnajdując cztery maski kwantowe i naginając reguły rzeczywistości. Nowe zdolności? Są więcej postaci do grania? Też alternatywne wymiary? Oczywiście! Absurdalni bossowie? No ba! Przezroczyste akcje? Nie, przezroczyste, Jezu, przezroczyste. Widzicie? Ja już czytać nie umiem. Przysięgam na jeansowe shorty. Zaraz shorty też są? Nie w tym wszechświecie. Okej, dobra, śmieszne, nie powiem, że nie. Dobra, łapeczka w górę zostawiona, bo mi się bardzo podobał tutaj polskie napisy. Jedyne, do czego się jeszcze przyczepię, to troszeczkę jest to wprowadzenie w błąd, bo jest tutaj zwiastun rozgrywki z narracją, więc technicznie, kiedy widzimy coś takiego, to spodziewalibyśmy się polskiego tutaj tego. A tutaj mamy co jedynie polskie napisy, więc to jest tylko taka moja luźna uwaga. No jestem naprawdę ciekaw, jak fabuła po Crashu 4 będzie poprowadzona, a wy? Napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekaw. Dobra, to już tyle ode mnie, już raczej więcej nic w tej kwestii nie zrobię. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!